W żywej bibliotece tłumy. Czytelnicy zainteresowani tematyką książek chętnie sięgali po różne pozycje. Każdą żywą książkę można było wypożyczyć jednorazowo na 30 minut, a w ich rolę wcielili się przedstawiciele różnych mniejszości. Miałam okazję rozmawiać tylko z jedną żywą książką, była nią katoliczka. Odwiedzający mogli porozmawiać z osobą, z którą normalnie nie mają kontaktu. Taka książka to prawdziwa kopalnia wiedzy. Czy chciałabym zwrócić uwagę na to, że osoba chora na stwardnienie rozsiane nie musi być osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku. Jestem gejem, ale jestem osobą, tak? Jestem człowiekiem. Nie afiszuję swoim homoseksualizmem, jestem gejem, teraz podkreślam. Nie wiem, dla moich znajomych to jest normalne, tak? Też nie oczekuję od ludzi, że po prostu jakaś będzie pełna aprobata, tak? Oczekuję szacunku. Asia Tyburczyk na spotkaniu rozmawiała z osobą niewidomą. Chciałaby jednak częściej wypożyczać tego rodzaju książki, aniżeli tylko raz w roku. Powinno być jeszcze więcej książek i najróżniejszych i może niekoniecznie nazywać je książkami z grup dyskryminowanych, ale ogólnie rozmawiać, pytać się, dowiadywać o różne osoby. To jest niesamowite doświadczenie. Stereotypami ludzie posługują się od zawsze. Może warto jednak przekonać się, czy jest naprawdę tak, jak mówią inni. Najłatwiej jest obalić stereotyp poprzez interakcję z tą osobą stereotypizowaną, przez zobaczenie, że to wcale nie jest tak, jak kiedyś gdzieś słyszeliśmy. A słyszy się bardzo dużo. Żywa biblioteka to doskonała okazja, żeby z nimi walczyć. Jest mówione, że dziecko romskie nie potrafi czytać, rodzice nie dbają o niego, że nie starają się o to, żeby chodziły do szkoły. To wcale jest nieprawdą. Często niektóre książki odrzucamy, bo nie podoba nam się ich okładka. Nie dowiemy się więc, o czym są, dopóki po nie nie sięgniemy. Bo przecież książek nie należy oceniać tylko i wyłącznie po okładce.